Kilkanaście dni temu ktoś na profilu facebookowym zaprosił mnie do zabawy typowania najważniejszych książek mojego życia. Tam umieściłem z dużym bólem i problemem 10 pozycji. Dziś postaram się Państwu opowiedzieć o jednej z nich. Nie jest to może książka z mojego topu pierwszych trzech najbardziej ulubionych, najważniejszych, ale z całą pewnością warta polecenia i godna uwagi. Ważniejsza o tyle, że nie każdy o niej słyszał i nie wszyscy do niej zajrzeli. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału będziecie Państwo w stanie sięgnąć po Club Dima Arturo Pérez Reverte, bo o tej książce chcę mówić. Ale jeszcze mała dygresja. Skoro powiedziałem o moich ulubionych, no to nie mogę nie wspomnieć największych pisarzy literatury rosyjskiej, których cenię największą estymą. Dla mnie numerem jeden książką wszechczasów jest Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. Ale przejdźmy do tej pozycji, o której chcę mówić. Jest szczególna i ważna z wielu względów, bo jest dobrym czytadłem, bo jest ewidentnym dowodem na to, że książka popularna, wchodząca w skład tak zwanej popkultury, może być czymś więcej niż tylko pisaniną. Jest książką znakomicie skonstruowaną i jest w pewnym sensie hołdem złożonym wszystkim innym książkom i pisarzom. W tej powieści Arturo Pérez Reverte, jednego z najwybitniejszych, najbardziej poczytnych współczesnych hiszpańskich pisarzy, znaleźć można bowiem odniesienia do takich wielkich twórców jak Alexander Dumas, zresztą Club Dumas jest właśnie w tytule, jak Arthur Conan Doyle, czy wielu, wielu innych, Raymond Chandler nawet z jego postaciami czarnego kryminału, literatury szpiegowskiej. Wszystko to w jednej książce. Jest to historia właśnie pewnej książki, którą bibliotekarz, księgarz, bibliofil, detektyw musi wyśledzić jej losów tragicznych związanych z posiadaczami poszczególnymi i tego, dlaczego tak się dzieje, że książka, o której w tym momencie mówimy, a która jest głównym bohaterem tej właśnie powieści, staje się zarzewiem konfliktów i źródłem zła. Warto tę książkę przeczytać także z tego względu, że jest świetną rozrywką. Mnóstwo w niej zwrotów akcji, świetnych odniesień do, tak jak mówiłem, popkultury i literatury klasycznej, ale też takich fajnych, sensacyjno-przygodowych wątków. Dość powiedzieć, że ze źródła inspiracji tą książką czerpał Roman Polański, na jej podstawie kręcąc fantastyczny obraz Dziewiąte Wrota z Johnnym Deppem w roli głównej. Jest tu wszystko, tak jak powiedziałem, i przygoda, i napięcie, i strach, i klasyczna, fantastyczna literatura. Na lato idealna. Jeśli już Państwo zdecydujecie się sięgnąć po Club Dima Arturo Pérez Reverte, to jestem przekonany, że na tym nie poprzestaniecie. Warto sięgnąć później po Szachownicę Flamandzką, Królową Południa albo serię przygód Kapitana Altrista. Naprawdę warto. Arturo Pérez Reverte, polecam.